was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch. No i niestety, serducho do walki nie wystarczyło, niestety nasza prezentacja kończy przygodę z Euro. A szkoda, szkoda tej pierwszej bramki szczególnie, no bo... No jak się traci bramkę po półtorej minuty gry, no to... Troszeczkę ten obraz sytuacji się zamazuje, no bo... Trener ci daje odprawę, wszystko ustala, tutaj na raz, minuta 30, dziękuję, dobranoc. Ale fajnie walczyli, wyrównali, już po cichu myślałem, że naprawdę dojdzie do tej ostatniej bramki. No niestety brakło, szkoda. Szkoda szczególnie, no ale komplikowaliśmy sobie sprawę tym pierwszym meczem. Szkoda, aczkolwiek, no trudno, następnym razem się uda. A dzisiaj na osłodę będzie szybki odcinek. Bo prawdopodobnie będzie tylko dwie rzeczy. Tylko dwie. Ale może się uda coś fajnego zrobić. Na początek mamy piłkarza, jeden z czterech rzadkich piłkarzy. A, jeszcze wracając do Euro. Świetny mecz leci. Jak teraz będziecie to oglądać, to wrzucę, to jest w trakcie. I Portugalia prowadziła 1-0. Tam jest dopiero ciekawie w grupie, bo Węgrzy też prowadziły. Mam nadzieję, że Węgrzy wygrają i zrobią fajną sensację. Spisywana na straty reprezentacja może wyjść z grupy. To by było mega. Bo jeśli ja obstawiam czarnego konia Turcję, która przegrywa 3 mecze i odpada, no to coś idzie nie tak. No ale trzymam kciuki za Węgrów. Mam nadzieję, że im się uda. A my wracamy do FIFA. Jeden z czterech rzadkich piłkarzy, 85. Naprawdę, kończy się FIFA. Kończy się, naprawdę. Gdzie nie oglądam, to widzę, że FIFA się... No mało już kto jakoś tam wielce wgra. Więc naprawdę, dajcie kogoś takiego, że jak już będę mógł sobie zagrać, będę miał czas od pracy, to żebym sobie zagrał kimś fajnie. Więc zobaczmy. No tak. Nie mógł być tu do wyboru Koty Bruno. No co, bierzemy pod overall. 90 Mark Arde, Ter Stegen. Overallowo spoko, no. No i mamy trzech rzadkich piłkarzy, 87+. Gdyby było coś na zielono, oby było fajnie. Czy będzie? Pewnie nie. Więc... Zobaczmy. I... Jest zielony! Tak jest! I teraz... Martinez! 94! No! I o to mi właśnie chodziło! Tak przez chwilę nie widziałem, kto to może być! Martinez nie jest z Wenezueli? A ta karta będzie fajna, no zawsze że jakieś super karty wychodziły, zawsze były fajne. No nie, no Ter Stegen drugi. I Karim Benzema. O Ter Stegenem zajmiemy się za chwilę. 4-4. Tempo świetne, strzelanie fajne. Równowaga zwinność na 99. Fajny jesteś, gościu. O, 100 tysięcy. Fajnie. Weźmy jeszcze, zobaczmy, czy on faktycznie jest... Wenezuela, dobrze. Czyli na upgrade nie ma co liczyć. Ale karta bardzo fajna. I jeszcze na zakończenie jednak nie będzie tylko dwóch paczek. Mamy 10 rzadkich piłkarzy, 82+. Jest już w sumie późno, więc pewnie ten filmik dopiero jutro sobie wrzucę. Więc zobaczmy. Dzisiaj już jedna zielona trafiona. Ten Martinez bardzo mnie ciekawi, bo naprawdę statystyki ma przekozackie. I zobaczymy, jaka jest zawsze karta do zabawy, żeby można sobie było zagrać. Także otwieramy ostatnio. Ostatnie paczki, 82+, 10 piłkarzy, i czy będzie walkout? Jest walkout
I miałem mówić, że jest zielono, ale to jest zwykły walkout. Francja, SPD, N'Golo Kanté 88. Nie za wysoko jak na najwyższy overall. Mógłby być Griezmann. Griezmann był. Ale zobaczymy. Co jest jeszcze w środku? Jeszcze coś fajnego? No nie. Ale jest ten N'Golo Kanté, miły, sympatyczny Francuz. Na początku gry z takiej paczki to bym się ucieszył. Kanté wysoko oceniony, Dembele pewnie by chodził po maksie. Tak, w sumie 10 tysięcy. Nieźle. I N'Golo Kanté, także tyle na to, tyle z naszego euro, kibicujemy. Ale komu? Walia gra całkiem fajną piłkę. Nie no, ja nadal Belgii. Nie wiem czemu, ale co jakiś wielki turniej stawiam na Belgię. Fajny mają ten skład, tylko gdzieś zawsze tej kropki nad i brakuje, więc no ja stawiam na Belgię. Czarny koń? Jeśli dzisiaj Węgry pokonają Niemców, to Węgry. Znaczy to akurat będzie wrzucone jutro, czy już będzie po meczu. A w tym momencie prowadzą 1 do 0. I oby wygrali. Na tym się skupiamy. Trzymam kciuki za Węgrów. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!